Cześć, witajcie w pierwszym, w tym nowym roku odcinku podcastu Epole po, se, po sezonie. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, o którą prosiliście w komentarzach, pan profesor Witold Grzebisz. Porozmawiam z panem profesorem o azocie, ale tak naprawdę o zagadnieniu bardzo szerokim związanym z tym, jaka jest efektywność pobierania azotu z gleby i od czego zależy, że ten azot będzie pobierany w taki, a nie w inny sposób. Bardzo Was proszę o to, żebyście udostępnili ten materiał dalej, tak żeby... Ta treść i ta wiedza dotarła jak najszerzej, i mam również taką jedną prośbę: napiszcie proszę w komentarzach wasze imiona oraz skąd jesteście, tak żebyśmy mogli zobaczyć, kto nas dzisiaj podczas tego filmu właśnie ogląda. Ale żeby nie przedłużać, zapraszam na rozmowę z panem profesorem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Proszę bardzo, jestem do pana i słuchaczy w dyspozycji. Bardzo się cieszę, panie profesorze, że przyjął pan zaproszenie, bo nie ukrywam, że faktycznie pana nazwisko przewijało się bardzo często i powiem nawet, że jest pan nazywany królem polskiej chemii rolnej, więc jest to przydomek bardzo miły. No, dziękuję bardzo. Tym samym chciałbym właśnie, żebyśmy w temacie azotu, bo azot jest takim pierwiastkiem postrzeganym przez wszystkich jako najważniejszy. Wiadomo, tworzy, tworzy plon, tak naprawdę jest tym, tym elementem wpływającym w największym stopniu na... Na wytworzenie plonu, ale jest on również zależny od innych elementów, od innych składników, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat właśnie tej efektywności wykorzystania azotu z gleby i tych czynników, które na tą efektywność wpływają. Dlatego może rozszerzmy na początku temat, od czego w największym stopniu wynika. Podaż azotu glebowego, jakie czynniki warunkują to, że ten azot jest pobierany w taki czy inny sposób. Tutaj myślę, że takie elementy jak odczyn gleby i pokrewne rzeczy związane z odczynem są tym takim pierwszym elementem, który ma chyba największe znaczenie do kontroli. Tak, dziękuję bardzo za pytanie, w zasadzie za podanie problemu. Ja bym tak powiedział po prostu, cały ten problem zajmuje w kursie magisterskim około 200 godzin. W związku z tym tutaj w grę. W tych kilkunastu minutach, nie kilkunastu, może godzinie, siedemdziesięciu minutach kilka zagadnień możemy omówić. Podał Pan jeden termin, że azot jest ważny. Nie, proszę Państwa, azot jest najważniejszym czynnikiem. Azot jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym. Gdybyśmy zrobili taką hierarchię, która jest znana, to proszę Państwa, nie mówimy o warunkach klimatycznych, o CO2, temperaturze i tak dalej, to są czynniki nadrzędne, Natomiast woda i azot są czynnikami ograniczającymi, to są czynniki numer jeden. I proszę państwa, jak patrzymy na azot? Proszę tylko sobie zerknąć tutaj, proszę państwa, na ten prosty algorytm. Co my mamy w liczniku? A w liczniku my mamy po prostu już pewną informację. Tam jest azot, słuchaczu, jaki azot? Azot azotanowy. I wszystkie pozostałe czynniki łącznie z azotem, am Amonowym znajdują się w mianowniku. Co to oznacza? Że podstawowym czynnikiem plonotwórczym jest azot w określonej formie. Państwo znacie tą formę. Wystarczy tylko na jedną rzecz po prostu popatrzeć na pole w okresie intensywnego wzrostu. Najlepiej na pole sąsiada. Nie ma azotu, słabo wykształcone kłosy, rośliny są bladozielone, a obok. Rośliny bardzo dobrze wykształcone, duża powierzchnia liści, duży potencjał, i potem przechodzimy do zbioru, i co my widzimy, proszę Państwa? Na tym polu jest 4-5 ton, załóżmy pszenicy, a sąsiad zbiera 10 ton. Warunki glebowe są takie same, warunki klimatyczne są takie same, natomiast różnica w plonie dlaczego? Bo w odpowiedniej fazie wegetacji rośliny o czym będziemy mówili na końcu nie było podaży azotu w określonej formie. Proszę o, te, o w określonej formie. W mianowniku podałem tak, w mianowniku państwo macie wszystkie pozostałe czynniki. Musicie Państwo być świadomy, że nawet najlepszy ciągnik z najlepszym zestawem uprawowym nie spowoduje, że uzyskamy te 8 czy 10 ton, jeżeli nie będzie azotu w glebie. I teraz, proszę Państwa. Jeżeli już tutaj powiedziałem o tych 10 tonach, to proszę sobie popatrzeć tutaj na tą małą planszę. Co mamy w liczniku? A w liczniku mamy ten sam azot azotanowy, ale obok mamy K. W tym przypadku możemy te K przeczytać jako kation, to powinno być C z łaciny, ale także jako potas. Tak, potas obok azotu jest pierwszym podstawowym czynnikiem warunkującym. Akumulacja azotu, i tak dalej, o tak dalej, o czym później. A co my mamy w mianowniku? A w mianowniku, proszę Państwa, mamy informację o fosforze i magnezie. I proszę Państwa, bez energii nie ma. Czyli o czym my tutaj mówimy? My mówimy, proszę Państwa, o czterech podstawowych składnikach pokarmowych. Tutaj Pan Profesor wspomniał o potasie przy formie azotonowej. Też pamiętając o tym, że potas jest niezbędny do tego, żeby ten azot azotanowy transportować przede wszystkim, prawda? Z gleby do roślin jako ten element. No, jeżeli popatrzymy, proszę Państwa, już tutaj na potas, ja, ja podam taki przykład. Jaka jest relacja pomiędzy azotem zakumulowanym w roślinie i potasem? Czy rzepak czy burak cukrowy, proszę Państwa, ilość azotu stanowi 50-60% ilości potasu. Potas, proszę Państwa, krąży. Mniej więcej przyjmuje się 25 do 35, 33, czyli 1 trzecia ilości potasu krąży w roślinie. Co to oznacza, że krążę? Z, z pędów nadziemnych, ze źdźbła, potas wraz z asymilitami jest transportowany do korzeni, bo te korzenie rosną. Te korzenie rosną, proszę państwa, potrzebują źródła energii, tą źródłem energii są asymilaty. I zwrotnie, ten sam potas, ale wespół z potasem pobranym z gleby pobiera azot azotanowy, który transportuje gdzie? Do liści. I wówczas w liściach zachodzi bardzo intensywna redukcja azotu azotanowego. I co to powoduje? Bardzo sprawną produkcję biomasy. I to decyduje o dynamice wzrostu. A pan co zapytacie, a co się dzieje, gdy jest w glebie dominuje forma amonowa? A to mamy troszkę inną sytuację. Te dwa składniki są antagonistami, czyli potas i kation amonowy to są antagoniści. Pobieranie jest mniejsze. Po drugie, redukcja, Czyli przetworzenie deform, które dalej trans, transformowane są w aminokwasy i białka, jest wolniejsze. I w związku z tym, żywiąc roślinę formą amonową, mamy wolniejszy przyrost masy. A gdybyśmy popatrzyli na warunki pogodowe, to proszę Państwa, wszystko zależy od temperatury i długości dnia. Wszystko się dzieje w określonym czasie. Więc teraz użyję sobie takiego przykładu, który zawsze ponaję. Państwo w większości wiecie, co to jest wielka pardubicka. Tam startują konie różnej rasy. Kiedyś myślałem, że tylko angielskie, nie konie wszystkiej rasy. Więc hipotetycznie, proszę Państwa, konik polski też mógłby wystartować z koniem angielskim. Tylko jest jedna rzecz. Który z tych koni przeskoczy przez przeszkodę? Oczywiście angielski. A co z konikiem polskim? Przebiegnie po, pod. I tu macie Państwo podstawową różnicę. Nie można traktować roślin, pan macie odmiany na poziomie 10-12 ton, pszenicy, kukurydzy, rekordy prawie pod 20 ton, a żywimy, jakbyśmy mieli, przepraszam, odmianę czy tego konia polskiego na poziomie 5-6 ton. Musimy wiedzieć, jak żywić, to jest precyzja tak jak ze sportowcem. Nie można uzyskać 9,9 Sekund na 100 metrów, jeżeli się jest odpowiednio odżywionym, wytrenowanym, i tak dalej. Tak trzeba postępować także z traktowaniem roślin, tak jak ze sportowcem, bo takie macie Państwo odmiany. Trochę tak wyprzedzę pytanie y, związane z tym, to poruszymy później, ale forma amonowa, z tego co Pan mówi, jak gdyby jest może mniej istotna na pewnym elemencie od formy azotanowej. Nie? Okay. nie? Nie, nie, nie. Y, ale chciałem nawiązać tylko w ten sposób, że i tak, i tak, mając formę amonową w glebie, ona przechodzi procesy, procesy nitryfikacyjne, więc jak gdyby ta forma azotanowa też się buduje, prawda, wraz z temperaturą i aktywnością bakterii. Tak, sytuacja jest bardzo prosta, proszę Pana, nawet w tych warunkach, które mamy dzisiaj, czyli zima, ta zima jest na razie łagodna. W związku z tym także na pewnym małym poziomie zachodzi nitryfikacja. Gdybyście Państwo nie stosowali gnojowicy, nie stosowali yy, obornika, to możecie być świadomi, że w glebie dominuje forma azotanowa, bo forma amonowa została utleniona. W związku z tym, proszę Państwa, to jest pewien schemat, może poruszymy go później, bo tu pytanie padło po prostu, nazwijmy o tych podstawowych, tych bazowych czynnikach, które decydują, proszę Państwa, co jest bazowym czynnikiem. Gdybym, proszę Państwa, chciał spojrzeć, co jest bazowym czynnikiem w funkcjonowaniu rośliny, to dobrze wykształcony system korzeniowy. Wrócę do tego przykładu, który na początku podałem. Widzicie Państwo, łan, tu rzadki, dalej bladozielony. A jak to wygląda w glebie? No, to nie już jest taka łatwa sprawa. Tam także zachodzą określone procesy. Ta roślina reaguje, buduje system korzeniowy. Nie będziemy o tym teraz mówić później, ale trzeba zwrócić uwagę, jakie czynniki. Ograniczają, proszę Państwa, wzrost systemu korzeniowego czy funkcjonowanie rośliny w tej części podziemnej. Numer jeden sprawa w warunkach polskich, proszę Państwa, to jest odczyn. To jest odczyn. Mamy już gleby lekkie. Jeszcze jedna sprawa. Państwo dobrze sobie przypominacie, październik spadło w niektórych miejscach ponad 100 mm wody. A jakie pH ma woda? Woda ma pH dokładnie 5,65, czyli jest przewaga protonów. Ta woda spadająca, ta woda z atmosfery zakwasza nam glebę. Jest to proces naturalny. Jest to proces naturalny, czy chcemy, nie chcemy, dopóty mamy takie warunki klimatyczne, jakie mamy. I co się dzieje, proszę Państwa? Jeżeli pH będzie poniżej 5,5, wówczas zapala się tam jak, tak samo jak na przejściu dla pieszych światło żółte. Światło żółte. Światło żółte informuje nas, tak, wstrzymaj się, jest nie, jeszcze nie możesz przejść, nie możesz przyjechać, albo musisz się zatrzymać. Tak. W, w przypadku tego składnika mamy jedną informację. Zaczyna się w glebie dziać coś złego, bo pojawi się toksyczny glin, AL3+. Co powoduje AL3+. AL3+, prosto, El, eliminuje Ca2. Po co potrzebny jest WAP? Bo te Ca2+, to jest WAP. Po co jest potrzebny? Proszę Państwa, na pierwszym etapie wzrostu jakiekolwiek organizmu stożek wzrostu komórki się dzielą mitotycznie, czyli proszę Państwa z jednej mamy dwie. Tam potrzebny jest wapń. W sytuacji, gdy pojawia się toksyczny glin, eliminuje ten składnik, nie dzieli się. Po drugie roślina reaguje. I wydziela substancje, które zamykają część korzenia, przerywają wzrost, nie ma podziału, przerywają wzrost, i wówczas nawet takie żyto jak będzie pH poniżej 4, będzie miało korzenie krótkie, grube i niefunkcjonujące. I, I można by powiedzieć, no tak, ale azot azotanowy może pobrać, bo nie jest dość ruchliwy w glebie. Tak, może pobrać. Ale żeby pobrać, tak jak wcześniej Państwu pokazałem, potrzebny jest potas, którego nie pobierze, potrzebny jest fosfor, którego nie pobierze. Jak tych dwóch składników roślina nie pobierze, to nie pobierze. I co się dzieje? I te rośliny wypadają. Wypadają, proszę Państwa, z łanu, nawet nie jesteśmy świadomi tego, że tych roślin nie ma. I teraz pytanie, co trzeba zrobić? A trzeba regulować odczyn gleby. Zwracam uwagę, nie odkwaszać. Regulować odczyn gleby. Pierwszy. Etap regulacji to jest pH 5,5 i wówczas usuwamy toksyczny glin i korzenie mogą się rozwijać. Dopiero w drugim etapie powyżej 5,5 możemy rozważać w zależności od kategorii agronomicznej gleby, co robimy, stosujemy czy nie stosujemy i tak dalej. Taki to jest etap. To, o czym pan powiedział, są takie podstawy, prawda, które jak gdyby wynikają, dlaczego musimy odkwaczać gleby, ale w takim pośrednim um, jak gdyby zagadnieniu no to jest jeszcze uwstęczenie fosforu w glebie, to jest gorsze życie biologiczne w glebie, które jest związane z odczynem również, a tym samym cały cykl procesów, które wpływają na to, czy roślina rośnie lepiej, czy gorzej. No, sprawa jest dość jednoznaczna. Może zaczniemy od, zaczniemy od mikroorganizmów. Bakterie lubią odczyn obojętny a czy lubią, preferują do rozmażania odczyn obojętny? To jest już jedna kwestia, czyli mamy pH powyżej 6, 6,5 według kwestia kryterium, jakim oceniamy. Druga sprawa, poniżej w glebach kwaśnych dominują grzyby. Te procesy przemian są wolniejsze, a z drugiej strony Przykładowo mówimy tutaj o nitryfikacji. To jest pH od 6,5 do 8,5. Możemy sobie odpowiedzieć, w jakich glebach zachodzi, i uzyskamy odpowiedź taką, że w glebach o odpowiednim odczynie zasoby azotu azotanowego, czyli głównego czynnika produkcyjnego, będą większe niż w glebach lekkich, gdzie ta granica maksymalne pH też jest stabilizowane. Nie powinno być większe od 6. I teraz, proszę Państwa, popatrzmy dopiero teraz na fosfor. Tak, jeżeli pH jest poniżej 5,5, to fosfor jest, proszę Państwa, wyłączony. Ulega tak zwanej precypitacji, wytrąca się, nie działa. Ale jest w granicach 5,5 do 6,5, to mamy zjawisko zwane absorpcją. Adsorpcją, adsorpcją, czyli, proszę Państwa, jest, ale jest nieczynny. Może się uruch uruchomić, jeżeli, proszę Państwa, dodamy pewną ilość wapna, znowuż, tu nie w tym przypadku nie, nie wapń uwalnia nam, lecz grupa hydroksylowa OH-, która ma taką samą średnicę, jak cząsteczka H2PO4-, minus, czyli tego głównego nośnika fosforu. No ale proszę Państwa, przechodząc dalej do tej regulacji bazowej, to musimy zwrócić uwagę na próchnicę. I tu proszę Państwa, zagadnienie jest tak duże, że tylko kilka haseł rzucimy w tym temacie. Po pierwsze proszę Państwa, ile powinno być próchnicy w glebie? Ha! Odpowiedź jest bardzo trudna. A tyle, ile mamy cząstek spławialnych, czyli i koloidalnego i tak zwanego pyłu koloidalnego. To jest cząstki mniejsze od 200 mikrometra. Milimetra, przepraszam. Milimetra, i w tym kontekście tak to zachodzi. Czy my możemy wyznaczyć? Możemy wyznaczyć. Możemy wyznaczyć na tej bazie, jaka powinna być zawartość próchnicy. I teraz to, to ten element działania określa nam. Nazwijmy pewną ilość próchnicy w danej warstwie. Ale proszę Państwa, taki prosty przykład. Sięgamy do Państwa pradziadków, którzy musieli wykorzystywać krowy. Hipotetycznie, bogaty miał konia, na jaką głębokość mógł wykonać orkę? 10 cm, 15 cm, potem w okresie międzywojennym. Rolnik, który miał powyżej tych kilku hektarów, miał już jednego konia, duży koło 10 mógł mieć dwójkę, trójkę koni, już wykonywał na głębokość 20 nawet 25 cm. Natomiast w majątkach ziemskich, gdzie były pugi parowe, wykonywano na głębokość, szczególnie podburaki cukrowe 40-50 cm, i to można robiąc profil glebowy, to można sprawdzić. I mówimy o ilości próchnicy, o czym ja powiedziałem Państwu. W polskich warunkach glebowych, że 60% gleb są to gleby lekkie, chodzi o ilość próchnicy. Ilość próchnicy możesz tylko zwiększyć, jeżeli pogłębisz warstwę próchniczną. I teraz weźmy taki przykład jak buraki cukrowe. Uprawiamy na glebie lekkiej. Nie jest to stanowisko odpowiednie dla tej rośliny, ale gdybyśmy, proszę Państwa, mieli w podłożu także. Piasek gliniasty mocny czy glinę średnią. Bo ta, nasze warunki są takie, że wierzchnia warstwa jest spiaszczona, no to wówczas możemy po, pogłębić. I w tym momencie, proszę Państwa, ile powinno być? No załóżmy, że mamy te 2, 2,5 do 3% próchnicy, a taka, taki zakres powinien być na glebach średnich. Jakie to są ilości próchnicy? Proszę Państwa, to są ilości próchnicy mniej więcej od 70 do 130 ton. I to jest jeden aspekt. Pruchnica nie jest tak, że raz się wytworzy i ona jest. Pruchnica ulega tak zwanemu spaleniu, czyli, proszę Państwa, mineralizacji. Im młodsza próchnica powiem w taki sposób, czyli nazwijmy pruchnica materia organiczna w granicach 10 do 100 lat. To jest młoda próchnica. Jak ma już 1000 lat, to może jest stara, ale powyżej jest bardzo starą próchnicą, tak zwaną trwałą. I proszę Państwa, przyjmijmy, że mamy standardowy rok. 1,5% taka. Szybkość rozkładu, no to proszę Państwa, w ciągu roku, w tonach czy w kilogramach, to proszę Państwa, na takiej glebie lekkiej, możemy pominąć innej 1,5%, to jest około 1,45 tony próchnicy, która nam ubyła. A jak będziemy dobry rok mieli, taki jak 2,17, to ub ubędzie nam 2,5 tony próchnicy. I pytania następujące, ile trzeba zastosować obornika albo słomy, dobrze, obornika. Jeżeli ten rozkład jest mały, no to proszę państwa, mniej więcej można by powiedzieć 25 do 30 ton. Jeżeli ten rozkład jest duży, to w granicach 30-35 ton. No dobra, ale czy my możemy tyle zastosować w cyklu czteroletnim? Nie bardzo. Po głowie czody chlewnej spadło, spadła produkcja obornika, spadło po głowie bydła. Nie ma tego obornika, a więc co? Często u producentów buraka cukrowego, bo to jest standardowa roślina, pod którą stosuje się, proszę Państwa, obornik, no to jest sytuacja, że stosujemy słomę. I proszę sobie wyobrazić, że my mamy 2,5% proszę Państwa szybkość mineralizacji i trzeba wprowadzić około 13-14 ton słomy. Ho, proszę Państwa, ja bym tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że to się nie rozłoży. Po drugie, burak cukrowy jest tak rośliną wrażliwą, że, proszę Państwa, od razu będzie zakłócenie, kiełkowanie, rośliny zaczną wypadać i tak dalej. Druga sprawa, w glebie nie będzie dominowała forma azotanowa, tylko forma amonowa i już po prostu spowolni to wzrost. Dlatego też trzeba by zrobić mieszaninę słoma, część słomy plus gnojowica. Pytanie tylko, czy mamy gnojowicę lub hipotetycznie pofermen. A być może należy pod buraki cukrowe nie stosować, proszę Państwa, obornika, tylko zastosować pod przetłon, pod pszenicę. I takie, takie rozwiązanie wprowadzi, żeby rośliny nie odczuwały tego stresu, bo gdzieś tą, gdzieś tą materię organiczną trzeba uzupełnić. I to jest, proszę Państwa, problem. Jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że mamy regulujemy odczyn, bo to jest zadanie numer jeden, drugie zadanie, kontrolujemy ilość próchnicy, bo mamy rośliny, które wymagają, no to, proszę Państwa, dopiero teraz możemy mówić nie. O ilości wody, bo ilość wody nie zależy od nas, najwyżej deszczujemy, ale o akumulacji wody. Proszę tylko tyle zasygnalizuję, że w glebach lekkich do metra, a taka jest strefa ukorzenienia buraka na średnich glebach, bo na takich czarnoziemach czy czarnych ziemiach to jest ponad 2 metry, no, Żebantwa to jest w granicach 240-300 mm wody z okresu zimowego możemy zakumulować. A załóżmy, że. A jakie mamy opady? Nasze opady średnio nie przekraczają tej wartości. Więc każdą ilość wody trzeba zakumulować, bo ona będzie potrzebna w dalszych okresach wegetacji. I dlatego myślę, że tak dużo się o próchnicy i zwiększaniu próchnicy obecnej mówi, po tych, po tych latach suchych, gdzie wiemy, że jeżeli będziemy pracować na to, żeby tej materii organicznej będzie więcej. To będziemy mogli pracować na, też na to, że ten magazyn wody będzie większy. O to chodzi. To jest podstawowe zadanie, żeby, proszę państwa, woda z opadów nie, nie spływała nam po polu. Proszę zwrócić uwagę, w wielu sytuacjach na terenach pagórkowatych woda spływa, nawet takie małe mikrokaniony się tworzą. No i co z tego? Z tego, z tego nie ma, proszę Państwa. W Izraelu na pustyni Negium spada maksymalnie 200 mm wody, i ta woda jest wykorzystana do produkcji warzyw. W Polsce spada od 400 do 700 mm wody, w latach słabych 400, i tą wodę, ta w większości, w dużej części jest marnowana. Nawet na tych zabetonowanych osiedlach miejskich i tak dalej, woda jest marnowana, bo spływa kanałami do ścieków i jest traktowana jako ściek. To samo na polach uprawnych. Trzeba budować magazyn naturalny glebowy wody, i, po, i to jest rola regulacji odczynu to jest rola, proszę państwa, próchnicy, która, o którą musimy dbać. Nasze gleby w Polsce są ubogie w próchnicy, zawartość próchnicy jest poniżej 2%, to jest niska zawartość w stosunku do standardów europejskich. Taka uwaga mi się tutaj nasunęła, proszę państwa, w tym miejscu. Podstawowe reguły rządzące procesami geochemicznymi. Wzrostem rośliny w całym świecie są takie same, ale rozwiązania muszą być zawsze lokalne. Więc to, co my mamy do zrobienia w Polsce, także będzie zróżnicowane, nie można porównywać do tego, co trzeba, co powinni rolnicy zrobić w Holandii czy na Wyspach Brytyjskich. Proszę, proszę o tym pamiętać. Rozwiązania są zawsze lokalne i trzeba je dopracować do określonych warunków glebowych, bo klimat generalnie w tym w, w, w Polsce mamy w zasadzie w małym stopniu zróżnicowane. Oczywiście pomijam obszar górski i tak dalej. Panie profesorze, średnia próchnicy dla Polski to jest bodajże 1,7%. A jaka ta średnia powinna być, a bo jaki jest taki sufit, powiedzmy, jeżeli chodzi o możliwości glebowe Polski i wytworzenie tej, tejże próchnicy? No ja bym powiedział w ten sposób, że po prostu ten przedział to jest od 2,5% do 3,5%, w zależności od tego, jak już wcześniej powiedziałem, jaka jest zawartość cząstek mniejszych o 200 mm. I to jest, proszę Państwa, ta granica. To może każdy wyliczyć. Jak zrobi sobie skład granulometryczny na polu, może wyliczyć, ile próchnicy w tej glebie winno być w taki sposób określone. Tylko to, co zasygnalizowałem wcześniej, nie chodzi tylko o zawartość próchnicy. Chodzi o także ilość próchnicy. I te wszelakie działania, które winny być czynione w Polsce. To pierwsza rzecz zwiększanie ilości próchnicy w glebie. Nawet jak Państwo decydujecie się na systemy zredukowane, to znaczy zredukowane zabiegi, eliminacja orki i tak dalej, i tak dalej. To proszę o tym pamiętać. Najpierw trzeba doprowadzić glebę do określonej zawartości próchnicy, czy masy próchnicy w glebie, a potem dopiero wprowadzać te systemy. Zmniejszające ilość zabiegów. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to przepraszam, na piachu czy na glebie, które ma 1% próchnicy, to mniej więcej będzie tak. W dobrych latach będzie jako tako, a przyjdzie rok suchy, a u nas lata suche się powta są, powtarzają się z większą częstotliwością niż lata wilgotne. Będzie zawsze spadek plony, który nawet może być w niektórych latach drastycznie. Co w tym roku, w minionym roku było widać, proszę Państwa, na y, plantacjach kukurydzy. Były kukurydze w miarę dobre i było także dużo pól, na których sensu stricte nie warto było nawet podejmować jakichś zabiegów czyli zbioru. Panie profesorze, mówiąc o azocie, wspomnieliśmy już troszeczkę, Pan wspomniał o makroelementach, o mikroelementach, o tych składowych, które są w, w, w mianowniku versus licznik i, i forma, forma azotanowa, ale porozmawiajmy troszeczkę właśnie na temat roli tych innych makroelementów, tych makroelementów również drugoplanowych i mikroelementów, ponieważ z jednej strony mówimy cały czas o azocie, ale on musi zostać przetransportowany. On, jakby trzeba wytworzyć energię na to. Musi zajść biosynteza tego azotu, który później widzimy w bi biomasie. I na to wszystko mają wpływ te poszczególne makro i mikroelementy, takie jak potas, fosfor, siarka, magnez, no i cały kompleks mikro. Moglibyśmy na ten temat to znaczy, musi, musimy to podzielić. Dwa zdania na temat po prostu dwóch podstawowych makroskładników, nie drugoplanowych makroskładników, czyli po prostu potas i fosfor, i następnie na mikroskładniki. To, to trzeba rozdzielić, bo tu są różne podejścia. Dobra, pierwsze dwa makroskładniki, proszę Państwa, mówi się NPK, ale ja w tym kontekście skupię się, proszę Państwa, w pierwszej kolejności na potasie. Proszę Państwa, jaka jest rola potasu? Ja już na początku tutaj Państwu pokazałem po prostu tę, 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 tę grafikę, proszę Państwa, pokazałem, że aby azot azotanowy był pobierany, to musi być dostateczna zawartość kationów, tym bazowym kationem, który pobierany jest w większych ilościach niż azot, to jest potas. I proszę Państwa, w skali światowej gleby niedoborowe w potas to jest około 40%. Potas jest składnikiem niedocenianym. Niedocenianym, proszę Państwa, a to właśnie potas jest odpowiedzialny za transport azotu azotanowego z roztworu glebowego do liści, bo tam, jeżeli zachodzi redukcja, to ta redukcja jest najbardziej efektywna z punktu widzenia tworzenia aminokwasów, białek, a następnie przyrostu biomasy, i to widzimy, obserwując dynamikę wzrostu. To tak, najlepszą rośliną to jest kukurydza, proszę Państwa. Jest mniej więcej 10, 15 lipca. Patrzymy sobie wieczorem, proszę Państwa, ta roślina ma około 60-70 cm wzrostu, a następny dzień widzimy, że ona przyrosła 15-20 cm. Proszę Państwa, to właśnie dlatego w tym okresie 25 stopni Celsjusza gleba wilgotna, azot, azotanowy jest, potas w glebie i, tadynin, i to jest te, te, ten wizualnie widoczny efekt działania, proszę Państwa, potasu. Ale to. To no i pierwszy... przejście na typ foton cdc 4 czyli tak wiązanie jest, więcej tak węgla. Tak jest i wówczas po prostu ten motor działa po prostu wysoce sprawny, my, my to po prostu widzimy. No i teraz popatrzmy sobie na jeszcze inną kwestię, na kwestię tego, co uczono państwa, tak bo ja, proszę zwrócić uwagę, nie powiedziałem jeszcze o relacji potas i woda, ale to potas jest odpowiedzialny za ruch aparatów szparkowych. Zasada jest taka, proszę państwa, a roślina komórka szparkowa najpierw z komórek przyległych transportowany jest potas do komórki szparkowej, ona się otwiera. A po co się otwiera, proszę państwa, żeby pobierać CO2 z atmosfery? Na tym polega. I teraz, proszę państwa, jeżeli jest sytuacja, że nie ma wody, a także nie ma sytuacji, że nie ma wody, występują niedobory wody. To wówczas, proszę Państwa, potas jest odprowadzany z tej komórki i aparat szparkowy się zamyka. Ale jaki mamy skutek? Skutek mamy następujący. Mamy taki skutek, że zmniejszone jest pobieranie CO2, a więc tu musi nastąpić zahamowanie wzrostu. I teraz, takie warunki polskie, co często Państwo obserwujecie? Lato gorące, 15, 20 albo lipiec, i tak dalej, duże upały. I w tym momencie rośliny nam więdną. Pytanie kiedy? Czy to się zdarza o godzinie 12? czyli jeszcze przed południem słonecznym, bo ona jest koło godziny pierwszej. Czy to się zdarza rano o godzinie dziewiątej, dziesiątej? I proszę Państwa, jeżeli zdarza to się wcześniej, to już jest katastrofa. A gdzie się zdarza wcześniej? Na tych częściach pola, gdzie mamy piasek, na, w regionach, gdzie dominują gleby piaszczyste i wówczas, proszę Państwa, nie ma dostatecznej ilości. Roślina, pierwsza rzecz, nie syntezuje kwasu abscysynowego, który kontroluje ruch aparatów szparkowych. I tu już jest, tu już jest bardzo, bardzo istotna, proszę Państwa, kwestia w powiązaniu z innymi składnikami, takim, proszę Państwa, jak molibden, siarka i żelazo. Te wszystkie składniki, czyli proszę Państwa, do tego zestawu czterech składników dodałem już szybciutko trzy nowe składniki. A jakie my mamy zasoby potasu w glebie? Proszę Państwa, jeżeli mamy glebę tak zwaną lekką i podłoże jest piasek gliniasty mocny, nie jest źle. Ta gleba została spiaszczona w wierzchniej warstwie i nam się wydaje, że ona jest dość dobra. Ale jeżeli my mamy piasek glinasty lekki, to znaczy my w podłożu nie mamy nic. Nie ma potasu. W glebie średniej też występuje zjawisko spiaszczenia, i wiele naszych gleb średnich, stricte, to znaczy gleb lekkich, to są gleby średnie. Gdybyśmy analizowali podłoże. A więc proszę Państwa, co decyduje o gospodarce? <laughs> Potasem, o gospodarce potasem decydują, proszę Państwa, nie tylko zasoby w wierzchniej warstwie, ale zasoby w głębszej warstwie. I teraz pytanie: Następujące dla Państwa. Czy każdy z Państwa wie, jakie ma zasoby tego składnika w głębszych warstwach gleby? Czy każdy z Państwa wie, jak głęboko korzenią się rośliny, które uprawiacie? W większości odpowiem, że nie, nawet nie ma diagnostyki. A to też jest ponad, ponad metr nawet, nie? jeżeli no, się spojrzymy. No jeżeli spojrzymy na czarnoziemy, czy czarne ziemie, tutaj no Wrocław i tak dalej, czy okolice Wrocławia, to oczywiście system korzeniowy sięga głęboko. Zresztą, jeżeli będzie rok mokry i zarosną państwa dreny, to będziecie wiedzieli, dokąd dotarły po prostu korzenie. My nie wiemy nic o zasobach tego składnika w głębszych warstwach gleby. To takie pytanie techniczne, do jakiej głębokości powinniśmy robić badania glebowe, żeby też analizować ilość tego składnika, ale też innych składników? Do 90 cm na przykład? Powiem, powiem prosto. Jeżeli my mamy po prostu standardowo tak zwaną glebę lekką, czy bardzo lekką, gdzie ten zasięg korzeni jest w granicach 60-80 cm, maksymalny wystarczy, proszę państwa, że my określimy w granicach 60 cm. Natomiast na glebach średnich, Czyli gdzie z podłożem gliniastym, nawet jeżeli to są gleby lekkie, ale mają podłoże gliniaste, to bezwzględnie powinno się robić do 90 cm. Jeszcze jest podciąg 20-centymetrowy, czyli tak stricte i tak oceniamy warstwę, która ma 90-110-120 cm. I w tym kierunku <coughs> powinna być ukierunkowana diagnostyka nawozowa, żebyśmy wiedzieli, co, że ma. Wiedzieli, co mamy w wierzchniej warstwie i co mamy w głębszych warstwach. Państwo macie w wielu gospodarstwach mapy 1 do 5000, gdzie były zrobione profily glebowe. To było robione w latach 50., gdzie sam pamiętam, gdy mój ojciec kopał po prostu takie profile na polach. I proszę państwa, należy z tego skorzystać minimum. Jak na razie państwo Dofinansowuje proste analizy glebowe, więc zamiast tylko pobierać 0,20 czy 0,30, proszę także pobrać z głębszych warstw gleby. Będziecie Państwo mieli głębszą informację, jaki jest stan zasobności w glebie. I można to zrobić. Można to zrobić, proszę Państwa, oznaczając azot mineralny w glebie. W moim zespole, proszę Państwa, moi współpracownicy takie badania zrobili, to jest opublikowane i się okazuje, że można jednocześnie oznaczając azon mineralny w glebie oznaczyć całą, całą gamę składników pokarmowych, które w tym tych 60 czy 90 centymetrach się znajdują. Ja mam wrażenie, panie profesorze, że takich badań. Yy coraz więcej ludzi jednak wykonuje. W tym sensie takim, że ludzie też sprawdzają te głębsze warstwy gleby, mam na myśli rolników, bo ta świadomość jest coraz większa. Pewnie nie taka, jakbyśmy chcieli, żeby była, ale też znam wielu pasjonatów gleby, którzy mówią w o tym, że no, ta, ta głębsza warstwa jest też bardzo ważna, bo w system kojarzeniowy bardzo często już jest po, nawet poniżej jednego metra, w szczególności w tych systemach bezorkowych, strip-till, gdzie też są te, te warunki ułatwiające, żeby ten Korzeń jak gdyby szedł głębiej, prawda? Więc yy, myślę, że to taka dobra informacja w tym wszystkim. Tak, tylko pytanie, czy to jest jeden promil, czy to jest 1%? Ale gdy to będzie w granicach 40-50%, to powiemy, że to już funkcjonuje. Natomiast to są tylko po prostu, nazwijmy takie informacje punktowe pozyskiwane przez rolników, nazwijmy może pasjonatów, czy też po prostu tych, którzy. Chcą głębiej rozpoznać siedlisko, nad którym pracują, a my mamy siedlisko trudne, bo gleby są słabe. Mówiąc, warunki klimatyczne mamy takie, jakie mamy, czyli wysoce przeciętne. Trzeba być bardzo dobrym rolnikiem, po prostu żeby dobrze trzeba zarządzać tymi zasobami, które mamy. Czyli przy, przy Potasie, głównie. Gospodarka wodą, rozwój też systemu korzeniowego i transport azotanów z gleby do rośliny. Patrząc na fosfor, to przede wszystkim myślę, że ATP się pojawia na pierwszym planie jako ten nośnik energii, prawda? Ja bym jest... powiedział w ten sposób. Tu sobie pozwolę poszukać. Zobaczymy, gdzie ja tutaj taką przygotowałem małą planszę. I tutaj, o, proszę Państwa, dwie takie plansze. Pierwsza plansza, która mówi, to jest chyba kukurydza. Kiedy roślina uzyskuje maksimum akumulacji potasu? Tam pisze R1, czyli, proszę Państwa, to jest y, stadium, w którym roślina wyrzuca wiechę. I proszę zwrócić uwagę, 90% składnika zostało zaakumulowane w roślinie. I proszę Państwa, ktoś, jak ja byłem studentem, to uczono mnie, że y, rośliny akumulują potas luksusowo. Proszę Państwa, roślina jest układem ergonomicznym. Nie robi niczego, co nie jest celowe. Po co potrzebny jest ten potas? To o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Proszę Państwa, co jest plonem kukurydzy czy zbóż głównym? Oczywiście ziarno. I te asymilaty muszą być transportowane z liści, bo to wiązanie zachodzi po kwitnieniu. To jest w zasadzie, można powiedzieć, po kwitnieniu produkcja to jest 70%. 90% w zależności od warunków i w tym momencie ta roślina musi być sprawna. Żeby transportować, musi akumulować azot przed kwitnieniem, bo potas przed kwitnieniem, oczywiście także azot, potas przed kwitnieniem, żeby te asymilaty transportować, bo inaczej bez potasu jest to niemożliwe. A teraz, proszę państwa, druga plansza, to też kukurydza i w tym przypadku jest tam liczba 45. Co oznacza liczba 45? że w tym samym stadium, w którym ta roślina zakumulowała 90% potasu, zakumulowała tylko 45% fosforu. Co to oznacza? To oznacza, że reszta fosforu zostanie pobrana z gleby po kwitnieniu. I teraz pojawia się pytanie, a skąd? Z jakiej warstwy? Oczywiście dominantą jest warstwa 0, 20-30%, gdzie znajduje się gro korzeni. Ale załóżmy, że gleba jest wyschnięta w tej warstwie, że mamy jakiś przedział suchy, a myśmy zastosowali nawóz przed ciewem i wymieszali w warstwie 0 do 7, do 7 cm, bo tak siejemy kukurydzę, proszę państwa, z głębszych warstw gleby. I znowu, że wracam do pytania: a co, wy, co my wiemy, co jest w głębszych warstwach? A my nic nie wiemy. My nic nie wiemy. I teraz jeszcze jedna kwestia związana tutaj, oczywiście energia i tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebna energia do transportu właśnie tych asymilatów, gdzie jest potas potrzebny. Ale proszę Państwa, ta energia nie zostanie wykorzystana, jeżeli plony są małe. Te plony, które tutaj pokazałem, to są plony w granicach 12-14 ton ziarna. Oczywiście tak zwana sucha masa, czyli 85% wilgotności. A jeżeli ja zbieram 7, to i tak ten fosfor nie zostanie wykorzystany. I w związku z tym, proszę Państwa, przy dużych plonach nie tylko musi być zapewniona zasobność gleby w potas, ale także fosfor. I fosfor będzie wówczas wykorzystany przez roślinę, jeżeli plony są duże. Jeżeli plony są małe, to część tego fosforu zostanie, to te 45% wystarczy, żeby te 6-7 ton e, nasion nakarmić, że tak to określę, czyli po prostu wyt wytworzyć plon. A jakie są zasoby? Jeszcze moment, jakie są zasoby, proszę Państwa, fosforu? Ja sobie tutaj zerknę na dwie liczby. Proszę Państwa, w zależności od gleby, w wierzchniej warstwie 0 do 30 to mamy 250 do 1250 kg. Pięciokrotna różnica. Pytanie, nic nie stosujemy, roślina pobiera 100% zasobów glebowych? Teoretycznie starczyłoby to na 5-7 lat w pierwszym przypadku, a w drugim przypadku na 25, może 30 lat. Ale proszę Państwa, ktoś powie, jak to? Ja tam nie nawożę i jeszcze zbieram w 7, 8, 10 roku. Tak. Bo to zależy od zasobów glebowych i trzeba te zasoby glebowe uwzględnić. Jedną rzecz trzeba stwierdzić, proszę Państwa, że w najbliższych 50 latach składnikiem, który na pewno będzie w minimum, które ceny będą wzrastały wykładniczo, nieliniowo, to będzie fosfor. Dlaczego? Bo zasoby światowe dwie, trzecie zasobów światowych są w dwóch krajach. Jedne to są Chiny, drugie to jest Ma Ma Maroko z Saharą Zachodnią. A czy my mamy zasoby w Polsce, a my nie mamy żadnych zasobów w Polsce? W związku z tym, proszę państwa, musimy importować. A jeżeli dwa kraje skupiają dwie trzecie zasobów, to proszę państwa, za, hipotetycznie za 20-30 lat będą decydowały o cenie nawozu, cenie surowca, bo go nie przetwarzają, my kupujemy przecież nasze fabryki. Kupują ten surowiec w północnej Afryce, i tak dalej, i tak dalej. No te relacje cenowe już są, powiedzmy, mocno ponaginane. Ale jeżeli chodzi o fosfor, czy roślina może luksusowo pobrać ten makroelement? Nie. Lu roślina nie robi nic w żadnym zakresie po prostu luksusowo. Ponad jest sam. tylko jedna rzecz. To, co tutaj podkreśliłem przed chwilą. To może kukurydza nie jest dobrym przykładem. Zboża są lepszym przykładem. Gdzie te pobieranie. Po kwitnieniu z gleby to jest 10, może 25%, ale przy ekstremalnie wysokich plonach powyżej, mogę powiedzieć powyżej 10 ton. Ilu z polskich rolników ozyskuje 10 ton ziarna. No, w związku z tym, jeżeli roślina pobiera przy zbożach, to grofosforu do kwitnienia i on jest w znacznej części niewykorzystany. Nic się z nim nie dzieje. On cię zmineralizuje, tylko jest jedna rzecz, że proszę państwa, tak samo jak Większość wie, że azot ulega biologicznemu uwstecznianiu, tak samo fosfor też ulega biologicznemu uwstecznianiu. A roślina wykorzystuje fosfor z rośliny tak długo, na ile może. I załóżmy, że w takim rzepaku, którym się wydaje zielona jeszcze łodyga, czy tam cokolwiek, że tam powinno być. Nie. Tam proszę Państwa jest najczęściej w granicach 0,15-0,20% fosforu. A granicą do immobilizacji jest to 0,13-0,15%. Więc jak my zagospodarowujemy, włączamy do, w glebę proszę Państwa te reszki pożliwne rzepaku, to musimy być pewni, że immobilizacja może wystąpić. W przypadku zbóż w 90% ta immobilizacja występuje. I znowuż stosując nawóz mineralny czy nawóz organiczny musimy być świadomi, że część tego składnika jest zużyta przez mikroorganizmy dla zwresów, bo tej słomy nie rozłożą. Jeżeli my wprowadzimy słomę pszenną, to możemy być przekonani, że proszę Państwa, na 100% że zachodzi im mobilizacja fosforu, także jak i azotu. I w związku z tym bo trzeba sobie zadać pytanie, a co zastosować, co by było najlepsze, żeby ten proces powstrzymać, a jednocześnie stymulować mikroby do rozwoju? Oczywiście najlepsza to jest, proszę Państwa, gnojowica. Najlepsza jest gnojowica świńska. Dlaczego? A czym my karmimy świnie? Ziarnem. A co zawiera ziarno? Dużo fosforu. I w związku z tym, proszę Państwa, to trafia. W gnojowicy występuje w postaci mineralnej, jeżeli my mamy taki mulcz organiczno-mineralny, czyli resztę słoma, gleba i tak dalej, no to gnojowica taka czy owaka jest, proszę Państwa, najlepszym rozwiązaniem. Tak samo po z biogazowni rolniczej, to są te źródła. Oczywiście obornik też pozwala na kontrolę, i w ten sposób, kontrolując gospodarkę azotem, kontrolując gospodarkę fosforem. Czynimy to albo przyczyniamy się do tego, że ten rozkład jest sprawniejszy, że, proszę Państwa, przy raz, m, także rozwijają się głównie, nie głównie, ale dominują bakterie. Otrzymujemy lepszą strukturę gleby, y, pozostaje nam więcej próchnicy w glebie, w ten sposób gleba jest y, w stanie zakumulować więcej wody. Taki cały cykl, prawda? Który, tak, który, tak. To jest wszystko jest ze sobą powiązane. Tam nie ma elementów, które są zbędne i tak dalej. Ale to na to trzeba zwracać uwagę. Masło me musi być świadomy, jak tu już kilkakrotnie powtórzyłem, że to nie jest tylko azot, ale także i fosfor. I także jest inne składniki, ale te dwa są po prostu kluczowe. One nie, nie giną. braw pozorom nie giną. Tylko jest jeden problem. Kiedy się uruchomią wtórnie? A proszę państwa... To jest bardzo trudne do określenia, bo to mówiąc, przedziale, jeżeli mamy takie te słomy, które wskazałem, to można powiedzieć w przedziale roku do dwóch, a jeżeli kukurydzę przełożymy, to mniej więcej to samo, ale jeżeli mamy taki nawóz zielony, załóżmy tutaj sieje się gorczyce i tak dalej, gdzie te procesy przebiegają szybciej, no to może się uruchomić w granicach od kilku miesięcy do roku. Czyli wszystko, jest, wszystko się dzieje w określonym przedziale czasu. Jeżeli chodzi o pozostałe makroelementy, tutaj siarka i magnez, myślę, że mają przede wszystkim taką rolę pewnie w biosyntezie, prawda? Białek z tego azotu, który jest pobierany. Czy to jest ich największy wpływ na to, jak mogą wspomagać wbudowywanie azotu w roślinie? To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli chodzi o magnez, nic w roślinie się nie dzieje bez magnezu. I w zasadzie tu wspomniał pan po prostu o produkcji energii metabolicznej, czyli o ATP. Tak jest po prostu... Fosfor nie jest uruchomiony metabolicznie, jeżeli nie ma magnezu. I tu znowuż, po, gleby polskie są ubogie w magnez. Jakie rozwiązania? Rozwiązania są znane, proste, proszę Państwa. To jest doglebowe wprowadzanie. Czy macie, proszę Państwa, magnezyc? Czy macie wapno z, z magnezem? Czy jest kizeryt? To jest baza. Zawsze się tworzy bazę, a do tego, proszę Państwa, dolistne dokarmianie, bo tu trzeba użyć terminu dolistne dokarmianie. W zasadzie każdą roślinę możemy dokarmiać dolistnie magnezem i to niezależnie od fazy rozwojowej i tak dalej. Oczywiście kwestia, żeby tylko nie stosować, jak rośliny są bardzo młode, czy wschodzą, czy zboża, czy rośliny w fazie kwitnienia może, na, należy wręcz dokarmiać. Zawsze to działa pozytywnie, magnez także nie będzie zmarnowany. Co do siarki, sprawa jest, proszę Państwa, bardziej złożona. Bo siarka wchodzi w tak zwane klastry żelazowo-siarkowe, a i to jest fotosynteza, która nie zachodzi, bo tu chodzi o przepływ elektronów i tak dalej. Dalej, proszę Państwa, to jest redukcja azotu azotanowego, i tu jest ta druga faza. W pierwszej fazie, o tu może y, trochę o tej mikroskładnika, proszę Państwa, bo tu trzeba, by poruszyć teraz, proszę Państwa, molibden. Mamy azot azotanowy w glebie. Roślina pobiera ten, ten składnik, no i ten składnik, proszę Państwa, nie jest włączony w postaci NO3, tylko w postaci NH2. Czyli musi być po prostu zredukowany. I tu mamy dwa etapy. Pierwsza to jest reduktaza azotanowa, gdzie jest niezbędny molibden, pojawia nam się azotyn. Azotyn jest toksyczny. Dla dla, dla wszelakich organizmów żywych jest toksyczny i w związku z tym musi być drugi etap, który zachodzi natychmiastowo, w którym potrzebne jest znowuż te układy, to jest reduktaza azotynowa, gdzie wchodzą te układy po prostu żelazo-siarka i one tu funkcjonują. Nie ma siarki, nie ma żelaza, proszę Państwa, gospodarka azotem będzie fatalna. Czy jest problem, proszę Państwa, czy powinien być problem z żelazem? Hipotetycznie nie. Dlaczego nie powinien być problem? Dlatego, że rośliny, kiedy, w jakiej formie występuje żelazo w roślinie? W formie Fe2+. W formie E2+. W glebie dominuje forma Fe3+. No i proszę Państwa, do tego dochodzi odczyn. W jakich warunkach, proszę Państwa, jest dostępny w formie Fe2+, a to są gleby kwaśne. A jak gleby kwaśne, to nie ma rzepaku, pszenicy, większości zbóż i tak dalej, i tu już mamy problem wzrost pH. Rośliny się jakby mówiąc zaadaptowały. Klasyk rzepak rośliny bobowate, których Państwo nie uprawiacie, ale rzepak uprawiacie. Rośliny zakwaszają rizosferę i w ten sposób po prostu obniżają pH, szczególnie bobowate. Proszę sobie wyobrazić, że taki łubin biały czy bobik jest w stanie zakwasić rizosferę o trzy jednostki, czyli mamy pH w tak zwanym glebie Poza rizosferowej siedem, a w rizosferze mamy cztery. I żelazo już jest uruchomione. I to jest tak naprawdę proces rośliny automatycznie, proces stworzony po to, żeby pobrać te mikroelementy, to, które jak gdyby nie są w naturze. Ale to jest do, zawsze do kosztem czegoś. Mm -hmm. Kosztem wolnego, wolniejszego przyrostu biomasy i tak dalej, i tak dalej. A teraz proszę Państwa, no dobrze, to były te rośliny, a co w takim razie ze zbożami? A zboża się też za, zaadoptowały. Wydzielają określone substancje zwane. Y, fitosideroforami, które wiążą żelazo. Nie tylko żelazo wiążą także inne mikroskładniki, ale to, proszę Państwa, także wiążą żelazo. Taki jest, proszę Państwa, jeden z paradoksów, że te substancje wydzielane, proszę Państwa, te nośniki żelaza wydzielane do gleby także są na bazie związków azotu. I to znowu jest o tym powiązane. Wracając, proszę Państwa, tutaj do siarki. Tak, roślina pobiera, pobiera siarkę w postaci siarczanowej, może pobiera siarkę w postaci SO2, czyli z atmosfery, teraz nam spada mało, więc nie ma tego zasobu. Ale proszę Państwa, jest jeden taki paradoks, to także fosforu. Rośliny pobierają sprawnie fosfor i siarkę tylko jak są dobrze tymi składnikami odżywione. Jeżeli roślina będzie niedożywiona fosforem, słabo pobiera nie tylko siarkę, nie tylko fosfor, a jeszcze także słabo. Oczywiście, skutkiem słabo pobiera azot azotanowy. A to jest wynikiem właśnie m, nie, m, jakichś braku w relacjach między innymi pierwiastkami? Tak, czy? to są zakłócone po prostu relacje. W związku z tym musi być dostateczna ilość energii. Paradoks, paradoks taki biologiczny jest taki, żeby zredukować po prostu siarkę siarczanową w jakimś etapie, potrzebny jest nośnik siarki. Takim jest ferodoksyna żeby przekształcić to po prostu w formę H2S, bo ta forma, albo S2-, bo ta forma po prostu jest tą, która jest włączona w metabolizm rośliny. I w związku z tym, proszę Państwa, trzeba spełnić, więc jak już tutaj patrzymy, no to ta pula tych składników, które zarządzają gospodarką yy, azotem, wzrasta nam do 7 czy 8. Panie profesorze, czy można by się Pokusić o takie stwierdzenie, że jeżeli ktoś stosuje wysokie dawki nawozów azotowych albo w inny sposób uzupełnia ten azot, chociażby biologią, to tym bardziej powinien zadbać o te mikroelementy czy też o te makroelementy, które ten azot budowują. No bo jeżeli ich zabraknie, to faktycznie no, ta nadwyżka nie będzie pracować. No my musimy tutaj patrzeć, proszę Państwa, w sposób jakby tak mówiąc całościowy. My to musimy widzieć jako układ, w którym. Eliminując jedną część, tak jak w samochodzie. Wystarczy, że jedna część nie działa, samochód nie jedzie. Oczywiście w tym przypadku nie ma sytuacji, bo gdyby nie było danego składnika, to nie ma mowy, aby organizm powstał czy się rozwijał. To jest inna sytuacja. To jest sytuacja, że następuje spowolnienie wzrostu. I co z tego, że rolnik wprowadzi ten azot, jeżeli w tej glebie nie ma fosforu, czyli nie ma energii. Co z tego, że wprowadzi fosfor, jeżeli nie ma magnezu, więc ta energia nie jest uruchomiona? Co z tego, że wprowadzi te składniki, jak się okazuje, że w glebie nie ma potasu i nie ma siły, nie ma tego kationu towarzyszącego, bo, proszę Państwa, w przyrodzie jest sytuacja, że nie ma plus z plusem, nie. Musi być plus i minus. Transport wymaga, proszę Państwa, pewnej równowagi i ta równowaga musi być spełniona. Tak samo tutaj, jeżeli byśmy spojrzeli, proszę Państwa, na ten molibden. Ile takiego molibdenu. Te rośliny pobierają. Albo jaka jest koncentracja, bo to jest inne spojrzenie. Proszę Państwa, jeżeli my sobie spojrzymy na to, że my w takim rzepaku jesienią Państwo mieli w granicach 4% azotu w roślinie, potasu na pewno było w granicach 5%, ale zatrzymajmy się na azocie, to jest 40 gramów. 40 gramów to jest 4000 mg. A ta roślina jednocześnie zawierała maksimum 0,5 do 1 mg molibdenu. Ale te 0,5 czy 1 jest potrzebne, aby ten cały układ funkcjonował, bo nie ma, wówczas, nie, nie ma wówczas sytuacji, że następuje ta redukcja, która jest niezbędna. W przypadku Bobowatych nie będzie sytuacji, że, proszę Państwa, jest związane N2 z atmosfery. W warunkach stresogennych, jeżeli nie jest, synte, nie jest syntezowany kwas absycynowy, to aparaty szparkowe nie funkcjonują, a one także nie będą funkcjonować, jeżeli nie ma dostatecznej zawartości potasu. To wszystko się ze sobą, proszę Państwa, wiąże. Ja taki przykład jeszcze o molibdenie. Siarka, siarka i molibden. Proszę Państwa, taką fazą krytyczną jest faza pąka zwartego. Powinno przed fazą krytyczną pobrać się liście górne, ale nie najmłodsze, w pełni rozwinięte i oznaczyć zawartość składników pokarmowych i możemy dokonać pewnej diagnozy plonu. Jaka powinna być zawartość siarki i jaka zawartość molibdenu? Siarki? No, jakbyśmy tu przyjęli 0,6%, no to jest 6000 mg. A w przypadku molibdenu to jest 6. Jaki mamy stosunek? 1000 do 1. Tam się pomyliłem, przedtem to 40 tysięcy. Żeby była jasna sprawa, nie 4 tysiące, tylko 40 tysięcy. I tak samo możemy przyjąć dla azotu, że my mamy zawartość 40 tysięcy, a tu jeden. I to jest ta relacja między składnikami, która tutaj funkcjonuje. Czyli taka bardzo duża, która pokazuje też rolę tego, tego mikroelementu, jak jest istotny, bo mimo że on stanowi bardzo małą część, to jednak. Tylko jest tu jedną tego... sprawę, trzeba zwrócić uwagę na mikroelementy. Tak, można by określić, że na trzy grupy moglibyśmy sobie podzielić. Tak, takie, które dostępność z roztworu glebowego zmniejsza się ze wzrostem pH, i to jest cynk, miedź mangan, szczególnie mangan. To jest ta, ta trójka, których od razu spada po przekroczeniu określonych barier. Najwcześniej spada, jeśli nie dodałem żelazo, ale mówiłem wcześniej, to jest około czterech, mangan około pięciu, miedź będzie te 5,5. A cyn koło 6. Natomiast odwrotna sytuacja jest po prostu z molibdenem. Zawartość molibden jest pobierany, tu muszę wtrącić pobierany w formie anionowej. I proszę Państwa, jego, zawartość tego składnika wzrasta w miarę odczynu. I takie trzy liczby tylko Państwu rzucę. Znaczy trzy liczby. PH5, jakaś tam wartość mała, to jest wartość graniczna w zasadzie molibden jest niedostępny. Podnosimy odczyn gleby do pH 6, wzrasta nam dwukrotnie, a jeżeli podniesiemy do 7, to wzrośnie nam sześciokrotnie. I, I to jest ten wyjątek. A w jakich warunkach uprawiamy rzepak? pH powinno być pomiędzy 6 a 7, czyli nie powinno być problemu y, z dostępnością tej rośliny. I teraz jeszcze jedna uwaga praktyczna. Po co, po, wracamy do początku naszej tutaj rozmowy. Po co wapnujemy? A wapnujemy po to, żeby uregulować odczyn, ale wapnując, uruchamiamy także ten mikroskładnik. Niestety, zmniejszamy dostępność tych pierwszy, pierwszej grupy mikroskładników. Uruchamiamy ten mikroskładnik, wapnujemy i specjaliści mówią jedną rzecz. Trzeba dorzucić do tego wapna molibdenu. Ile? Proszę Państwa, w Polsce nikt taki badań nie prowadzi. Ja też nie prowadzę, proszę Państwa, nie mamy odpowiednich narzędzi analitycznych. To jest ważne. Ale proszę Państwa, ci, którzy prowadzą, mówią tak. Dla większości roślin 100 do 200 gramów na hektar, a jak mamy warzywa, szczególnie kalafior, to 400. Ale oczywiście to trzeba najpierw zbadać, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. W przypadku mikroelementów możemy użyć terminu nawożenie dolistne. Dlaczego? Bo podstawowe zasoby znajdują się w glebie. W związku z tym sprawa jest trudna. Bo szczerze mówiąc, gdybym tutaj przytoczył wyniki analiz, tak zwana meta-analiza, jak to działa, ktoś op analizuje 200-300 artyków, to się okazuje, że wychodzą wyniki po prawej, i po lewej stronie. Profilaktyka. Stosujemy, bo oczekujemy, że będzie działał, że przeciwdziałamy po prostu negatywnym skutkom. I przykładowo, proszę Państwa, Czesi na południe o nas, gdzie wiadomo jest dużo słonecznika, stosują w słoneczniku. I do V4 się okazuje, że to działa bardzo pozytywnie. Ja też myślę, że w przypadku boru to widać bardzo dobrze, że ta profilaktyka jest, jeżeli ktoś wykonuje dwa zabiegi na jesień, dwa, trzy zabiegi na wiosnę, to raz, że jest świadomy tego, że ten bor się nie przemieszcza, jest trudno pobierany i dlatego wielokrotnie stosuje ten mikroelement, no a po drugie jest świadomy, po co go daje. Bo, bo tu jest kwestia tego typu, że w przypadku boru doświadczenie rolników nauczyło, że zaczynamy od tego, że trzeba zastosować to przed siewem, Potem, ewentualnie w trakcie wegetacji, i ewentualnie mamy jeszcze jeden czy drugi zabieg w pełni wegetacji. To w zależności od warunków trzeba obserwować. W przypadku innych mikroelementów sprawa jest zło złożona. W przypadku tutaj boru, nie boru, tylko molibdenu, to bym powiedział tak: to jest ściśle związane z gospodarką azotem, z gospodarką azotem azotanowym. Jeżeli na to popatrzymy, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na fazy krytyczne, kiedy ta roślina potrzebuje ten składnik. I znowu zwrócę do tego przykładu konika polskiego i konia angielskiego, Wielka Pardubicka. Tak. Mając odmiany bardzo efektywne, które plon zależy od gospodarki azotem, nie możemy pomijać całej gamy podstawowych składników i mikroelementów, w tym wspomniany molibden. Bo o molibdenie. Proszę Państwa, to się rzadko mówi, aczkolwiek znajdują się takie nawozy i muszę powiedzieć, jak przejrzałem, to nawet dość dobrze skonstruowane są po prostu, nazwijmy, dawki, aczkolwiek dawkowanie już jest nie takie, jakie powinno być, bo nie uwzględnia faz krytycznych. Ja mam wrażenie, że tych nawozów z molibdenem jest coraz więcej. Co więcej, są takie kompleksy nawozów żelaz jest i żelazo i molibden, które są trochę też pewnie dostosowane może do tego, jakie funkcje mają spełniać z tymi mikroelementami w, w tym czasie. Najważniejszą jest relacja. Jak to zerknąłem na jeden czy drugi nawóz, no to w jednym zobaczyłem, że ta relacja S do molibdenu jest w granicach 600, 650 do 1, uznałem, że jest w miarę dobra. Jedną tylko rzecz musimy pamiętać. S czy, czy F? Yy, yy, S, S. A, czyli okej, okay, same siarki. Same siarki. Tu jeszcze jednak taka kwestia, zarówno fosfor i molibden, jak są, yy, yy, fosfor, molibden, siarka stosowane do listnie są słabo przyswajane przez roślinę. Przez to jakbyśmy powiedzieli, że Roślina akumuluje 10-20 gramów, a w zaleceniach na, do listnych mamy około 60-100, albo od 30 do 100 zaczynamy. Czyli to jest taka gra błędów. Gra błędów. To trzeba, takie rzeczy trzeba dopracować, i to jest jeszcze praca dla następnych pokoleń, żeby jeżeli mamy wysokie plony, to pewne elementy nie może być, jak ja sobie tutaj. Takie hasło podaję studentom, i tak dalej, profilaktyka. Tak, profilaktyka jest dobra, ale od profilaktyki trzeba przejść do zaleceń konkretnych, czyli zakresów. Dobrze, tak, ta faza rozwojowa, taka dawka w takiej formie, wówczas to stosujemy i hipotetycznie musi działać. Na tym polega doradztwo nawozowe, że ja wiem kiedy, wiem ile i wiem co. Bo jak? To już jest inna kwestia. Panie profesorze, ponieważ czas biegnie nieubłaganie, nie to chciałbym przejść do następnego tematu faz krytycznych, bo one są kluczowe, jeżeli chodzi o stosowanie nawozów azotowych, żeby wiedzieć, kiedy ten nawóz nie tyle podać, ale kiedy on już powinien w tej glebie być rozpuszczony, żeby roślina czekała. Rolnik z reguły wie, kiedy podać, po prostu nazwijmy, sprawa się nie sprowadza do tego, kiedy podać, tylko to roślina dyktuje swoją dynamiką rozwoju, kiedy składnik ma być. Dobra, krótko spojrzymy, proszę Państwa, i tu od razu zrobimy dobór nawozu, aczkolwiek o nawozach jeszcze potem na końcu dwa zdania. Tak, burak cukrowy. Roślina, która, proszę Państwa, na początku lat 90. to były plony, może się pomylę o te 10 w granicach 30-35 ton średnio w Polsce. Obecnie średnia jest w granicach 60-70 ton, a rekordziści przekraczają 100 ton. Kiedy wszystko się dzieje w buraku cukrowym? Bardzo prosta sprawa. Wszystko się zaczyna od stadium dwóch liści. Wówczas, proszę państwa, formuje się struktura korzenia, formują się pierścienie kambialne i komórki, w których akumuluje się cukier. I z tych 10-12 maksimum tyle występuje może być więcej ale to jest inna kwestia. Pierwszych 5 pierścieni kambialnych odrywa kluczową rolę. Co decyduje, proszę państwa, nie zmienia się liczba komórek. Przynajmniej na dzień dzisiejszy wiadomo, że o ilości zakumulowanego cukru w danej komórce do, do, decyduje objętość. A co decyduje o objętości, bo to tego zmierzam? O objętości decyduje, proszę Państwa, dynamika wzrostu liści. A, o czym, a jakie składniki decydują o dynamice wzrostu liści? Dwa. Azot i potas. I to jeszcze jaki azot? Azot azotanowy. I proszę Państwa, przechodzimy do stadium BBCH 1617, czyli SES-7 liści, czwarta, piąta para. O, trzecia, czwarta para. Przechodzimy do tego. No i proszę Państwa, w tym momencie powinien, za, powinno zachodzić zjawisko rozcięczenia. Czyli przyrost masy liści powinien być większy od akumulacji składników do stadium BBCH30. Jeżeli to zjawisko zachodzi, to jest dobrze, on nie może być nadmierny, nie może być nadmierny ubytek azotu, bo wówczas następuje zahamowanie Dlaczego to jest ważne? Bo w tym momencie mamy słońce, które stoi najwyżej nad horyzontem. Największy potencjał do asymilacji CO2. I to potem jak ten start mamy dobry, to to już potem swobodnie sobie biegnie. Reszta zależy, przepraszam, od czynników wyższych. Bez względu na to, jak. I to jest jedna roślina. Czyli odpowiedź jest krótka. Azot azotanowy. Nie ma innego składnika. To zawartość azotu azotanowego i potasu w warstwie, w strefie ukorzenienia, bo korzenie rosną w głąb, bo w głębszych warstwach jest mniej azotu. W związku z tym, jak roślina wyczerpuje, to pogłębia, a do tego, do wzrostu korzenia potrzebny jest potas, bo potas decyduje o tym, jak szybko komórka się wydłuża, czyli jak rośnie. Zarówno liść, jak i korze, rzepak. Proszę państwa, w rzepaku to obecnie popatrzycie sobie państwo dzisiaj w tym styczniowy dzień i tak dalej i tak dalej jak to wygląda. Rośliny wykazują różne objawy. Z reguły widać, że brakuje już azotu, szczególnie w tych łanach czy plantacjach, które wyglądały jak stanowisko z kapustą, bo tak to się określa. Proszę państwa, tak, roślina już odczuwa niedobór składnika. Ale, ale to jest jedna kwestia. Dlaczego odczuwanie dobru składnika? Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z najmłodszymi liściami, liśćmi. W okresie jesiennym, jak temperatura spada poniżej 10-9 stopni Celsjusza, zachodzi zjawisko zwane wernalizacją. To jest znaczy przejście od fazy wzrostu wegetatywnego do fazy wzrostu generatywnego. Przed świętami, proszę Państwa, byłem na takiej plantacji, taka średnia. Tam plon będzie w granicach 3,5 do 4 ton, to będzie maksimum. I już było widać, że te bardzo dobrze wykształcone rośliny, już pojawiły się zawiązki pędów bocznych. I teraz, proszę Państwa, przychodzi faza wykształconej rozety, która standardowo powinna się wykształcić na początku kwietnia. Czyli azot musi być przed początkiem kwietnia w glebie. Jaki azot? azot azotanowy, bo stymuluje także w ale inaczej generuje czy decyduje o liczbie pędów bocznych. Tu w tym momencie. Potem od tej fazy proszę teraz zatrzymać się. Mamy okres, rozeta jest. Pęd główny nam nie startuje, bo rozwijają się pędy boczne, więc jest zatrzymany i rolnika to cieszy. I proszę Państwa, ten okres trwa maksimum 4 tygodnie, optimum 3 tygodnie. I w ciągu 3 tygodni taka plantacja na poziomie 5 ton z gleby w tym czasie pobierze. Około 150-160 do 200 kg azotu w postaci azotanowej. Nie będzie tej formy azotu, nie będzie plonu, nie dasz, nie dasz na początku ruszenia wegetacji azotu, żeby, żeby roślina wytworzyła te zawiązki pędów bocznych. Roślina wytworzy pęd główny i w tym momencie plon zostanie stracony. Azot azotanowy decyduje o plonie rzepaku, decyduje to w okresie odruszenia. Wiosennej wegetacji do pą pąka zwartego. Wszystko. Czyli tak naprawdę, patrząc na rzepak i na ostatnie lata, można by było się pokusić o stwierdzenie, że ten azot w rzepaku trzeba podać jak najszybciej, w momencie, kiedy ta wegetacja już jest. A że się zaczyna bardzo wcześnie, w ostatnich latach, bo czasami nawet jest przedłużona przez całą zimę, to te potrzeby co do azotu są, tak jakbym powiedział, długotrwałe. Sprawa jest dość prosta, proszę Państwa. Roślina rozpoczyna wegetację nie gdy jest 5 stopni Celsjusza, gdy temperatura jest dodatnia. Co można zaobserwować? Trzeba tylko popatrzeć, co się dzieje z najmłodszymi liśćmi, które się pojawiają. Tu jest jedno niebezpieczeństwo. Polega na tym, że roślina potrzebuje ten azot, ale ze względów na warunki termiczne, jakie mamy, czyli klimat, bo się nie zmienił, wbrew pozorom się nie zmienił, to proszę Państwa, przy... wystarczy, że gdy ta roślina zbyt szybko będzie się rozwijała, to wówczas przychodzi mróz w granicach minus 10-12 stopni, tak było w roku 2012 i następnie zniszczenie pączka wieszołkowego albo i całej rośliny. W związku z tym tak, jeżeli tak, azot musi być podany wcześniej, w momencie gdy roślina rusza, rozpoczyna się tak zwana wiosenna wegetacja, która stricte rozpoczyna się zimą, ale to musi być podane w takiej formie, żeby nie generować przyspieszonego rozwoju. I teraz pytanie tak, jeżeli ja mogę podać na początku lutego, to w tym momencie muszę tu mieć taki miks i ta dawka nie powinna być ekstremalnie duża, żeby nie pobudzać rośliny. Im później zwiększam dawkę, a jeżeli to robię późno, gdy temperatury już zaczynają oscylować koło 5 stopni Celsjusza, to wówczas jedną dawkę. I to jest, proszę Państwa, Działanie dość złożone, odpowiedzialne, bo nie chodzi o to, żeby wprowadzić składnik. Chodzi o to, żeby nie pobudzić roślinę nadmiernie do rozwoju. Do, 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 nie rozwoju, tylko wzrostu. Ale myślę, że też w ostatnich latach mamy jeszcze inny problem związany z wodą. Z, ty, z tym, że opady te w szczególności gdzieś tam na przełomie lutego i marca są coraz biedniejsze, bo ich nie ma i tutaj jeszcze jest ten czynnik dodatkowy, żeby się jeszcze wstrzelić w podanie nawozu no, z opadami. Nie, nie wprowadzamy nawozu do gleby, bo Chcemy wprowadzić, dym, że mamy taką wolę. Po prostu już mamy informację, ile jest azotu i w jakiej formie w glebie. I tu w rzepaku bezwzględnie, poza tymi najsłabszymi kawałkami, gdzie te plony trzech ton nie przekroczą, ma po co uprawiać rzepak, jeżeli miałby plonować na poziomie trzech ton. To wówczas, poproszę Państwa, zanalizujemy glebę do 90 cm, patrzymy, ile jest azotu, ile jest azotu azotanowego. I na tej bazie dopiero. Ustalamy. Przyjmiemy prosto, że mamy 5 ton i 55 kg yy, y, azotu na tonę. To ile nam to wychodzi? 275 kg. Odejmujemy od tego, co mamy w glebie, i w tej sytuacji mamy odpowiedź na pytanie, jaką dawkę by trzeba zastosować. Jeżeli ta dawka jest duża, to ją dzielimy, a jeżeli jest ona mała, to jeszcze patrzymy, jaka jest. Jakie jest rozmieszczenie? Gdzie, gdzie znajduje się azot w postaci azotonowej? Bo ten do góry utleni się. W tym momencie zostanie przekształcony w azotany. Te, to tempo w głębszych warstwach jest mniejsze i musimy tutaj tylko szybko patrzeć, co się dzieje. Bo w okresie od rozety do pąka zwartego korzeń rośnie w głąb i pobiera składnik z głębszych warstw gleby. To jest ta masa składnika decydującego. I wówczas jeszcze jedna kwestia, pytał pan tutaj po prostu już o siarce. Tak, w tym momencie w na pierwszy start zawsze wprowadzamy siarkę. Nie możemy wprowadzić molibdenu, no możemy, stąd, jakby taki nawóz był, ale to jest inna para kaloszy. Ale siarkę powinniśmy wprowadzić, bo nasze gleby są naturalnie zasoby, mało zasobne, a ta roślina jest po prostu wrażliwa. Razem z azotem czy przed azotem? Czy to nie ma znaczenia? No To znaczy przed azotem to by było trudno, bo to wówczas ze siarka elementarna, czy po prostu siarczan, wapnia czy kizeryt, to takie, takie nośniki, to one powinny być już teraz wprowadzone. Dlaczego? Dlatego, że mają pewną specyfikę rozpuszczalności przemieszczenia. To nie jest tak, jak wszystkim się wydaje, jak przynajmniej jest mniemanie, że jak zastosujemy azot teraz, to on nam się przemieści i od razu nam w Bał do Bałtyku dotrze. Nie, nie, proszę Państwa. Nie ma. O tej porze stosując azot w zasadzie jest małe prawdopodobieństwo, żeby się przemieścił tak głęboko. Z reguły znajduje się w wierzchnich warstwach gleby. No i tutaj mówiąc warunki, Warunki pogodowe, dobre, dobra prognoza warunków pogodowych na kilka najbliższych tygodni, w tym czas wracać na opady to są właśnie te elementy, które po prostu trzeba uwzględnić, żeby. Pierwsze, kiedy zastosować? I ile zastosować i co zastosować? To tak? Rolnik musi te trzy elementy rozważać. Nie mówimy o tym, co rolnik ma na składzie tylko to, co roślina potrzebuje, bo roślina się nie, nie nawozi według tego, co mamy w magazynie, tylko według tego, co roślina potrzebuje. To ja tak teraz zapytam wprost, bo wiem, jakie jest Pana zdanie. To w takim razie, jeżeli chodzi o mocznik, dlaczego tak często używany w ostatnich latach ze względu na cenę produkt według Pana nie jest nawozem? Znaczy jest nawozem, jest nośnikiem azotu, jest nośnikiem azotu. Proszę Państwa, ja takie dwie liczby podam Państwu. Dwa warunki. A może ja tutaj. O, najpierw niż to potam, proszę Państwa, to sobie proszę popatrzeć na tą planszę. Co widzimy na tej planszy? Jest gdzieś tam nawóz amidowy, widać nawóz amidowy. I proszę Państwa, widzimy NH4, to jest hydroliza. To jest pierwszy etap. Dalej co my widzimy? Widzimy zieloną ciągłą szczałkę, która biegnie od azotu azotanowego do rośliny. I widzę, widzimy azot amonowy, który tak, roślina może pobrać i właśnie w takich warunkach, jak teraz roślina pobiera ten składnik i to podtrzymuje ją przy życiu. I drugie, ten składnik biegnie w kierunku NO3-, czyli po prostu ulega nitryfikacji. Czyli proszę, na co zwróciłem pan uwagę? Zwróciłem pan uwagę, proszę państwa, na dwa elementy. Mocznik wpierw ulega hydrolizie. I proszę państwa... A potem ulega, jeżeli jest przekształcony najpierw azot amonowy, ulega nitryfikacji. I teraz, proszę Państwa, takie warunki, jak mamy obecnie. Temperatura gleby, gleby 2 stopnie Celsjusza, hydroliza 4 dni. Proszę Państwa, druga... War... Przemoczniku tym starym, jak gdyby bez, bez, bez otoczki... E... To za chwilę o tym. Z... Dobra, to przepraszam, wyprzedzam. To jest 4 dni. Patrzymy teraz, proszę Państwa, dobrze, mamy hydrolizę. No niestety nie mam 2 stopni Celsjusza, mam 5 do 7 stopni Celsjusza, to jest 6 tygodni. 6 tygodni, żeby 50% azotu amonowego uległo przekształceniu, po prostu azot azotanowy. Hipotetycznie stosujemy to na początku marca. Na początku marca to my mamy połowę kwietnia, 50%. Przy założeniu, że ta temperatura nie rośnie, to znaczy te 5-7 stopni, mm -hmm, czyli okay. taka chł chłodna wiosna, tak jak była w ubiegłym roku. Co to oznacza, że rzepak już ma pongo rozwarty, za chwilę będzie kwitł i zamiast plonu 5 ton mamy plon 3,5 ton. Chyba, że podamy ten mocznik pod koniec stycznia. No, to jest już prawnie niedozwolone, więc o tym nie rozmawiam. A teraz druga, dru drugi zestaw liczb. 20 stopni Celsjusza. Jeden dzień hydroliza, 20 stopni Celsjusza, jeden tydzień nitryfikacja 50%. Proszę Państwa, kiedy my mamy w Polsce takie warunki? A takie warunki to my mamy w pełni lipca, o ile mamy pada. W tym momencie kukurydza już ma wysokość około 70 cm do metra. Nie stosuje się żadnego nawozu, ale proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa sobie kupi gospodarstwo, w, w Nigerii, czy proszę państwa, w innym państwie, w strefie tropikalnej, załóżmy w Brazylii, to nie ma żadnego problemu. Możecie państwo stosować mocznik, bo w ciągu tygodnia zostanie uruchomiony składnik. I to jest ta różnica. My jesteśmy w takich warunkach, że proszę państwa, gdybyśmy popatrzyli na roślinę, która jest predysponowana do nawożenia tym składnikiem, aczkolwiek nie w pełni, to jest tylko kukurydza i sorgo. I w tym przypadku w kukurydzy mówimy o odmianach stay green, to wówczas ta Pierwsza, da, pierwsza część składnika albo część składnika stosowana przed siewem, i tak dalej, tu nie potrzeba dużo, te 120-140 kg wystarczy, żeby te 10 ton wyprodukować. To musi być forma azotanowa. Jeżeli nie stosowaliśmy gnojowicy i tak dalej, to ta forma azotanowa w glebie jest, musimy tylko wiedzieć, ile jej jest. Ile składnika jest w formie azotanowej. Dlaczego? Bo w trakcie dyskusji, proszę Państwa, tutaj, w tej rozmowy, yy, Mówiłem panu, że trzeba zwrócić uwagę, jakaś dynamika wzrostu, jak jest powyżej 25 stopni Celsjusza, jest woda i tak dalej, uruchamia się mechanizm C4 i roślina pobiera jaki azot? Azot w formie azotanowej, bo ten azot, który był już, ten składnik został przekształcony. Załóżmy kiedy kukurydza się sieje: połowę kwietnia, mamy połowę lipca, czyli mamy ile? Maj, czerwiec, trzy miesiące. W tym momencie uległ transformacji do formy azotanowej. I teraz wejdę w to pytanie, które pan tutaj mi już sygnalizował. Mocznik z inhibitorem urazy. Proszę państwa, kraje strefy tropikalnej są jak najbardziej predysponowane, i tam, tam jest wskazane. W naszych warunkach z trudem można znaleźć roślinę, która jest predysponowana. Hipotetycznie można takie rozważanie podjąć, by trzeba zrobić badania i tak dalej badania geochemiczne ze znakowanym azotem, stosując w rzepaku y, mocniejszy z inhibitorem ureazy w okresie jesiennej wegetacji. Pytanie: jest zimno, uruchamia się dopiero po kilkunastu tygodniach? Pytanie: jakby się uruchomił, ale takie badania by trzeba było przeprowadzić. Jeżeli nie przeprowadzamy badań, nie zwalidujemy tej tezy, w tym momencie trudno mówiąc, natomiast pytanie, gdy, pytanie, czy rzepak, z, czy, czy mocznik z inhibitorem ureazy pod rzepak, no proszę Państwa, pod nas są to roślina, pod pszenicę. Jako taki magazyn azotu. Tak, magazyn azotu do tego jeszcze niebezpieczny, bo ten składnik ulegnie transformacji do azotanów i będzie się wymywał, niestety będzie się wymywał, ale w następnym sezonie wegetacyjnym. A tak, wracając, panie profesorze, do faz krytycznej, jeszcze chciałbym, żebyśmy tylko o zbożach zahaczyli, bo przy zbożach mamy te fazy krytyczne dwie, prawda? Pierwsza to jest strzelanie w zbło, ten moment, kiedy ten azot jest potrzebny, no i druga to jest faza kuszenia. E, tak krótko mówiąc, ten azot musi być dostępny przed tymi fazami krytycznymi, żeby roślina nie, nie, re, nie redukowała plonu, tylko miała potrzebny ten azot. To jest kwestia, kwestia jest znowuż dość złożona. Rolnik najpierw sobie powinien odpowiedzieć przy zbożach, ile kłosów powinien być, mieć na metrze kwadratowy. W zeszłym roku rolnicy generalnie narzekali, że mieli plon, a nie było białka. No nie mieli białka z dwóch przyczyn. Po pierwsze, był za gęsty łan, azot uległ rozcieńczeniu. Po drugie, rolnicy stosowali, to same, sami jak pytały, rolnicy mnie pytali, zadawali tego pytania na różnych spotkaniach, to mówię, no co Państwo stosowali? No mocznik stosowali na drugą czy trzecią dawkę. Bez komentarza, nie komentuję takich rzeczy, bo i po co? Przed chwilą je y, wyjaśniłem. Tak, pie... Kiedyś, teraz załóżmy, że rolnik wie, czyli wie ile wysiać, wie jaki jest współczynnik krzewienia, więc te wszystkie rzeczy ma opanowane. No dobra, pszenica 600-650 kłosów to jest 10-11 ton ziarna. Dobra, kiedy to się zaczyna? To się zaczyna od BBCH30, czyli w tym momencie po prostu kształtowanie łanu przed BBCH30 jest ważne. Załóżmy, że mamy łagodną zimę. Oczywiście teraz obecna zima czy jesień zatrzymała wegetację i wówczas jak postępować? W tym momencie po prostu trzeba podtrzymać rośliny przy życiu, ale nie stymulować pojawiania się nowych pędów, bo z tej jednej rośliny, jak mamy pszenicę i te 300 ziarniaków było, no to my oczekujemy tak, 1,75-2 kłosa wystarczy. Dlaczego? Bo jeszcze jest jedy, jeden te kłosy muszą być równe. Wówczas jest równomierna zawartość i skrobi, i białka. A za to rolnik dostaje po prostu, nazwijmy, to, to oznacza cenę. To jest ten dochód, który może uzyskać. I tu i to jest pierwsza faza. Od fazy BBCH 30 do fazy BBCH 39 ustala nam się liczba kłosów. I przychodzi druga faza. Druga faza to jest faza wzrostu kłosa pochwiliściowej, czyli BBCH 40-49. I w tym okresie ustala nam się liczba płodnych kwiatków. I azot decyduje i z potasem, włącznie z magnezem, fosforem i jeszcze innymi składnikami, ale głównie azot decyduje o tym, jak rośnie nam znamie. Bo u, u pszenicy i innych zbóż zapłodnienie zachodzi od środka kłosa. Tam są najsilniejsze kwiatki, czyli znamie jest najbardziej wyniesione i, to, i zaczyna się od tego momentu. Jeżeli my dobrze odżywimy, to wówczas po prostu mamy wykształcone już Nawożenie, kłoszenie, jak Pan tutaj określił, nie jest tą fazą, która decyduje o plonie skrobi. Nie jest fazą, która decyduje o liczbie ziarniaków. To jest faza, która decyduje o zawartości azotu. I tu trzeba to rozdzielić. Czyli plon budujemy faza BBCH-30 do faza BBCH-40. A następnie możemy poprzez zabiegi nawozowe. Czyli tu stosowanie głównie azotu, ale nie tylko, bo ten sam azot nie będzie działał, i tak dalej, i tak dalej. O, o zawartości azotu w biał e, białka, białka, w ziarni. Ja Tak sobie też myślę, że w przypadku tej pierwszej fazy krytycznej to jest też bardzo trudne zadanie, żeby dostosować odpowiednią dawkę nawożenia azotowego, bo to się znowu też łączy z terminem siewu, e, z obsadą, bo tendencja jest taka, że coraz częściej ludzie przyspieszają siewy, zmniejszają obsadę, ale wtedy. Yy, utrzymanie odpowiedniej liczby też to jest dosyć Patrz, trudne. Patrz, patrzy pan na moją rękę, jest prawidłowo wykształcona. Palce są różnej długości. Jeżeli my mamy kłosy, załóżmy dwa, to hipotetycznie. hipotetycznie są do mogą być zbliżone. Jeżeli my mamy trzeci, czwarty i tak dalej, to proszę państwa, co się dzieje? Roślina dojrzewa. Dojrzewanie jest funkcją długości dnia i temperatury. Przy pszenicy. Przekroczenie temperatur 35 stopni w naszych warunkach klimatycznych to zamieranie łanu. Po prostu wszystko się kończy ucięte. I proszę Państwa, co się dzieje? Roślina dojrzewa. Tu mamy dużo skrobi. Na, na, drugim, na, drugim palcu, na drugim palcu mamy dość dobrze białka. W tamtych pozostałych mamy białko, ale nie ma po prostu wykształconych ziarniaków. I w tym momencie po prostu mamy niehomogenny łan. Łan. Zbóż, które mają produkować, nie tylko dawać plon, ale także białko, musi być homogenny pod względem wysokości. Tak byśmy jechali, to nazwijmy 10, kombajn jedzie i, i ścina tylko kłosy 10 cm i znaczy, że jest ścina 99,9 kłosa. To jest, to jest one wyrównany. No, a do tego, żeby jeszcze tutaj dokończyć tą epopeję o azocie, no tak, możemy i do listnie, ale jeżeli stosujemy do listnie. To tutaj mocznik, nawet możemy to zrobić po kwitnieniu, ale mocznik nie może być sam, musi być z tą siarką. Hipotetycznie mógłby by, powinien być także z miedzią, ale ostatnie badania w tym zakresie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych z 50-60 lat temu i wszystko się kończy w zaleceniach na BBCH37, a z badań własnych moich tu współpracowników wiemy, że zastosowanie miedzi w fazie kłoszenia powoduje, że jest dobra remobilizacja, czyli roślina pobiera, wykorzystuje azot zawarty w częściach wegetatywnych, bo 75-90% azotu w ziarnie to jest azot zakumulowany w okresie pod kwitnieniem, przed kwitnieniem, aczkolwiek Podejrzewam, że tak samo jak w przypadku fosforu, niektóre odmiany są w stanie pobierać azot także po kwitnieniu. Na tym by trzeba się zająć, ale sądzę, że to już następna, następna generacja, takie problemy, powinna, takie problemy powinna rozwiązywać. Panie profesorze, tak jak sam pan wspomniał na początku, podczas studiów magisterskich byś mógł pan na ten temat 200 godzin rozmawiać, 200 godzin lekcyjnych, ale myślę, że pana książki, które pan tutaj ze sobą przyniósł, są też... Takim skrótem, powiedzmy, w którym można to zrobić troszkę szybciej. Ja tylko tyle po prostu powiem tak. W ciągu swojego życia zawodowego, w którymś momencie czasu, po prostu zacząłem to podsumowywać. Opracowane zostały podstawy nawożenia, zostały opracowane także technologie nawożenia. Nie wiem, ile artykułów popularno-naukowych czy broszur znajduje się w obiegu, ale sądzę, że to jest w granicach między 300 400. Nigdy nie liczyłem, więc nie wiem, ale tak to jest. Po prostu, proszę Państwa, tak jak już wcześniej sygnalizowałem, wiedza podstawowa jest znana. Fizjologię roślin znamy. Dzisiaj już rozpatruje się fizjologię roślin, a nie fizjologię, metabolizm rośliny na poziomie podstawowym, molekularnym. Geochemię gleby także w dużym stopniu znamy. W związku z tym, proszę Państwa, podstawy do prowadzenia produkcji roślinnej, rolnej są znane. One są... Takie same, bez względu na to, w jakim miejscu geograficznym się znajdujemy. Natomiast, proszę Państwa, rozwiązania, co już dzisiaj o tym mówiłem, trzeba dostosować do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych. Jeszcze pozwolę sobie zrobić tutaj reklamę yy, uczelni. Proszę Państwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym pracowałem 45,5 roku. I proszę Państwa, jeżeli. Państwo chcecie się nauczyć zarządzać azotem, bo o to chodzi, bo to azot decyduje nam o plonach, jakie zbieramy. To proszę Państwa, zapraszam na studia na tą uczelnię, na Wydział Rolniczy i realizację pracy inżynierskiej i magisterskiej w Katedrze Chemii Rolnej, Biogeochemii Środowiska, którą kierowałem przez 32 lata. Panie profesorze, jest Pan, można powiedzieć, mentorem dla wielu pokoleń. Ja, sam, ja też studiowałem na Akademii Rolniczej zaczynałem, kończyłem Uniwersytet Przulniczy w Poznaniu, czyli lata 2005-2010. Książki, które pan też napisał, są dla wielu osób i nie boję się tego słowa użyć Biblią, Biblią Chemii Rolnej. Więc dzięki wielkie za te łącznie, bo pięć tomów, prawda? Bo to jest dwutomowa jedna część i trzytomowa kolejna. Więc panie profesorze, proszę. Jeszcze bardzo się... jedna kwestia. Tak? Jeszcze zredagowałem, czy byłem redaktorem naczelnym podręczników do szkoły średniej. W którym mój udział jako autora jest 40%. W związku z tym starałem się już młodzieży na początku ich edukacji rolniczej, edukacji, bo edu kształcenie to odbywa się w domu. Często po prostu młodzieniec myśli, że jak potrafi jeździć ciągnikiem i wysiać nawóz, to, to nawozi. Nie, nie, wykonuje tylko zwykły zabieg. Cała, tak jak pan tu wspomniał, to jest 200 godzin wykładów i tak dalej, tylko dotyczących, tego zagadnienia, a wiadomo, nie można tych zagadnień oddzielić od innych. Rolnictwo jest złożone. Tu trzeba po prostu tą całą złożoność widać. Zresztą sygnalizowałem panu, nie znam fazy rozwojowej, mam kłopot. Nie chronię rośliny, mam kłopot. Dzisiaj pan co sami wiecie, jakie doświadczacie problemów z uprawą niektórych roślin, nie, nie dysponując odpowiednimi y, pestycydami. I to, I to są problemy, i w związku z tym. W tej sytuacji po prostu trzeba to wszystko ujmować całościowo, aczkolwiek pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić, jeżeli ktokolwiek nie potrafi gospodarować azotem, nie powinien się zajmować rolnictwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz i dzięki panie profesorze za te wszystkie materiały. Czego by pan życzył sobie innym rolnikom na 2024 rok? Poza zdrowiem? Tak, to poza zdrowiem to tak, z, z siebie tutaj pominę. Z siebie życzę, abym był w dobrej kondycji, bo ostatnie kilka lat byłem w słabszej kondycji fizycznej, żebym wrócił do kondycji. Natomiast czego życzę Państwu? Proszę Państwa, w zasadzie to się powinienem odnieść w pierwszym aspekcie do aspektów politycznych, ale pozwolicie Państwo, że je pominę. Proszę Państwa, sytuacja jest tego typu, żeby mądrze zarządzać, żeby dobrze produkować. Trzeba, proszę państwa, dbać o to, co mamy w zasobach glebowych, pilnować tego. Tym bardziej, że my jesteśmy w takim regionie geograficznym, w takim regionie świata, gdzie Pan Bóg nie wyposażył nas w najlepsze gleby, najlepsze warunki klimatyczne. Wszystko trzeba osiągnąć ciężką pracą. Jedno, to trzeba zdobyć wiedzę. I doradcy powinni nam pomagać. Sami zdobywamy wiedzę. Druga sprawa, tą wiedzę musimy przełożyć na umiejętności. Jeżeli zgramy te dwa, a nawet te trzy elementy, wówczas będzie to sukcesem. Natomiast czynniki inne, zewnętrzne mogą decydować, czy będziecie większa, mniejsza opłacalność. Ale państwo macie dobre organizacje związkowe, państwo potraficie się zorganizować, więc w razie przeciwności, Innych niż losowe, powinniście sobie dać radę. Dlaczego to jest ważne? Proszę Państwa, żyw... my wiemy w Polsce, wiemy i tu w Europie wiemy, jak produkować żywność. Żeby wyżywić te 8 miliardów, Europa musi produkować żywność. Nie tylko dla siebie, właśnie także dla tych regionów, gdzie ta produkcja żywności jest trudniejsza, gdzie są kataklizmy czy inne czynniki, które powodują, że. Wiele osób, proszę Państwa, około miliarda ludzi jest niedożywione. I to trzeba zwrócić na to uwagę, żeby zapewnić po prostu żywność dla całej populacji ludzkiej na świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Dzięki wielkie, że byliście w tym takim specjalnym odcinku, bo to jest też chyba najdłuższy odcinek do tej pory, który nagraliśmy w ramach wideopodcastu. Jeżeli macie pytania do pana profesora, proszę piszcie je w komentarzach. Czekam na wasze lajki, subskrypcje i do zobaczenia w następnym odcinku w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia, cześć. Patronem Video Podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.